Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to rzekła Maria do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. No to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Kochani moi, gdy zbliżałem się do waszego kościoła, o którym wiele słyszałem, że jest piękny, zobaczyłem bardzo ładną sylwetkę, bryłę, z zewnątrz już mi się podobał, a gdy wszedłem do środka, zachwyciłem się pięknem waszej świątyni. Dzisiaj chciałbym wraz z wami na chwilę się zatrzymać przy tajemnicy kościoła, świątyni. Dawid, król słynny, wybrany przez Boga, słynny psalmista, pieśniarz, poeta, wojownik, który pokonał Goliata, król i ojciec, a równocześnie człowiek, któremu zdarzył się ciężki grzech, bo swojego najlepszego z żołnierzy wysłał na śmierć i uwiódł jego żonę. Pokutował później za to ciężko. Był doświadczony śmiercią swojego syna, który z nim prowadził wojny. Ten Dawid, myśląc o swojej relacji z Bogiem, powiedział: to nie jest dobrze, że ja mieszkam w pałacu, a Bóg mieszka w namiocie spotkania. W tym namiocie spotkania była Arka Przymierza, były tablice 10 przykazań, ale to był ciągle namiot, bo Żydzi byli plemieniem, które wędrowało i ten namiot towarzyszył im. Namiot, w którym wśród nich był Bóg. Gdy już zamieszkali w ziemi Kanaan, gdy wrócili do ziemi obiecanej Abrahamowi, to Dawid doszedł do wniosku, że trzeba postawić Bogu świątynię, żeby Bóg zamieszkał wśród ludu. I prorok Natan, który był wtedy najważniejszym z przywódców duchowych,
powiedział, no dobrze mówisz, trzeba by tak zrobić, ale w nocy otrzymał Natan od Boga polecenie, powiesz inaczej Dawidowi, ty nie zbudujesz mi świątyni, ja ciebie wybrałem z pośród twoich braci, byłeś pasterzem, uczyniłem cię królem, ale świątynię zbuduje ktoś inny. I zapowiedziana była postać kogoś, kto będzie właśnie zbuduje świątynię, miejsce, gdzie Bóg zamieszka. Teologowie na dwa sposoby interpretują to wydarzenie. Jedni mówią, że chodziło o syna Dawida, Salomona, to był najmądrzejszy z królów. On był synem Dawida i Betrzeby, właśnie żony Uriasza, tej, którą uwiódł Dawid. Pierwsze ich dziecko zmarło, drugim był Salomon. I Salomon postawił rzeczywiście niezwykle piękną świątynię, która przyciągała liczne tłumy. Ludzie ściągali do tej świątyni, aby spotkać Boga, aby od Boga zaczerpnąć zdrowia, siły, łaski. Inni mówią, że gdy Natan mówi o tym zbudowaniu świątyni nowej, innej, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, wyznaczę miejsce mojemu ludowi i przyjdzie ktoś, kto zbuduje świątynię, że chodzi o Chrystusa, który jako Bóg zamieszka w ludzkim ciele. I tutaj mamy dwa sposoby rozumienia Kościoła. Kościół jako świątynia, tak jak wasza piękna świątynia. I Kościół jako duchowa rzeczywistość. Mówi się o kościele domowym, rodzinnym, o tym, że każdy z nas jest Kościołem i w każdym z nas ma zamieszkać Bóg. I wcielenie Syna Bożego i przyjście na świat Jezusa jest właśnie stworzeniem tej duchowej świątyni. Taką pierwszą duchową świątynią jest Maryja, która mówi na propozycję Boga, niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł od niej odszedł, a Duch Boży sprawił poczęcie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To historia sprzed 2020 lat, którą teraz wspominamy, aby zrozumieć, jak ważne jest to, żeby przyjąć Boga. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do tych świątyń, które budujemy i które ochraniamy, które są znakiem wiary pokoleń. Podziwiam wspaniałe bazyliki zbudowane w IV, V wieku, wspaniałe katedry gotyckie. Wspominam piękne kościoły w Chicago, które zbudowali Polacy. Jest taka historia, że gdy Polacy podczas rozbiorów szukali lepszych warunków życia, w poszukiwaniu za chlebem wyjeżdżali do Ameryki, to budowali najpierw kościoły. I gdy się dojeżdża do Chicago, widać cztery duże, piękne kościoły, które zbudowali Polacy. Najpiękniejsze kościoły w Chicago do dzisiaj to kościoły zbudowane rękami Polaków. Bo oni wiedzieli, że kościół, ten materiał nawet, jest im potrzebny jako symbol, jako miejsce integracji, tożsamości. Te kościoły, wieże kościelne wskazują nam drogę do nieba, wskazują nam sposób życia. Są środowiskiem, w którym dokonuje się nasze uzdrawianie i spotkanie z Bogiem. Jest wiele wspaniałych kościołów i pamiętam,
gdy ksiądz profesor Lech Grabowski, który uczył nas w seminarium historii sztuki, pokazał nam kościoły romańskie, gotyckie, klasyczne, barokowe i zapytał, który kościół jest najpiękniejszy. Myśmy mieli oczy pełne tych wspaniałych świątyń i zastanawialiśmy się, niektórzy mówili, że może gotyckie, inni, że barokowe są tak pięknie przyozdobione. On się uśmiechał, a później odpowiedział, najpiękniejszym jest ten kościół, w którym się ludzie modlą. Wasz kościół jest piękny swoją architekturą, ale jest przede wszystkim piękny waszą obecnością i życiem tego parafialnego kościoła, tego kościoła domowego, rodzinnego, tego kościoła, który jest w sercu każdego człowieka. I dlatego trosce o kościoły materialne, bardzo uzasadnionej, bo przykrą rzeczą jest to, gdy słyszymy, że we Francji, Holandii kościoły zamieniane są w hale targowe albo burzone, zaniedbywane, rujnowane. Kościół jest miejscem, w którym Bóg mieszka. I słuszną jest rzeczą dbanie o piękno kościoła, o jego wystrój. Ale o wiele ciekawszą rzeczywistością jest ten kościół duchowy. Ta społeczność ludzi wierzących, która się gromadzi. I proszę zobaczyć, że gdybyście nawet chcieli podjąć jakieś badania socjologiczne i sprawdzić, czy istnieje jakakolwiek organizacja, w której istnieje możliwość spotkania tak różnorodnych ludzi w jednym miejscu, ludzi, którzy ze sobą podczas tego spotkania nie walczą, ale wspólnie patrzą w tę samą stronę. Gdy patrzę na was, widzę dzieci i starców. Widzę kobiety i mężczyzn. Widzę ludzi chorych i zdrowych. Są tutaj na pewno super grzesznicy, którzy mają, jak to mówią za kołnierzem, nie jeden ciężki grzech i może nawet zbrodnie. I są tacy, którzy są święci i oddani Bogu. Są ludzie bogaci i biedni. Są dynamiczni i pełni znerwicowania ludzie i leniwi, ospali, ociężali. Różne temperamenty, różne charaktery, różny wiek, różny stan posiadania, różne wykształcenie. Kościół jest dla wszystkich. I coś więcej jeszcze. Kiedy tutaj do tego kościoła przychodzą synowa i teściowa, które mieszkają w sąsiednich wioskach i mają w stosunku do siebie dużo żalu i pretensji. Ale gdy przychodzą tutaj do kościoła, to z Bogiem rozmawiają i proszą Boga o uleczenie serca, o uzdrowienie relacji. Znajdźcie mi drugie takie środowisko, drugą taką instytucję, drugą taką społeczność, w której dzieje się tyle dobra jak w kościele. I dlatego ten kościół, tak wartościowa rzeczywistość, staje się dzisiaj atakiem, tematem ataku, przedmiotem ataku wielu środowisk satanistycznych, zła, które jest krzykliwe, wredne, niszczące. I stajemy wobec tego przed pytaniem, co zrobić. Ale zrozumiejmy najpierw, że ten kościół jest właśnie taki, różnorodny, bo niektórzy mówią, no przecież ten kościół jest nie tylko święty. Nawet biskupom, kardynałom zdarzają się ciężkie grzechy.
Oni są też ludźmi i przed Bogiem za swoje grzechy odpowiedzą. Ale siłą tego Kościoła, tego ludu Bożego, jest to, że to jest lud Boży, że Bóg w tym narodzie, w tym ludzie upodobał sobie, że opiekuje się nim. Ten Kościół jest święty i pełen grzeszników. Są wspaniałe postacie świętych naszych, chociażby świętych Polaków, które próbuje się nam dzisiaj odebrać. Święty Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, wielu ludzi, których znałem, spotykałem, z którymi rozmawiałem, a ilu w historii wspaniałych, jak chociażby patron waszej parafii, święty Andrzej Bobola. Jak wielki to jest dar, a równocześnie to doświadczenie, że jest tyle ludzi poranionych grzechami, krzywdą, uzależnieniami i przychodzą, spotykają się tutaj wszyscy. Kościół jest i kościołem wybitnych teologów, uczonych. To Kościół zakładał pierwsze uniwersytety i szpitale. To dzisiaj wiele przedszkoli, szkół, uniwersytetów cieszy się szacunkiem, dlatego że są realizowane pod egidą Kościoła. Bo ludzie mają zaufanie do tej rzeczywistości. Ale złe moce sprzysięgły się przeciwko temu Kościołowi i dzisiaj więcej niż kiedykolwiek doświadczamy przemocy wobec ludzi Kościoła. To, co dzieje się w Polsce, nie jest jeszcze tak straszne, jak to, co dzieje się w krajach ogarniętych islamem, gdzie katolicy są mordowani, zabijani, prześladowani. Jest to Kościół i wielkich hierarchów i prostych ludzi, i wykształconych profesorów, i gospodyń wiejskich, i robotników, dla których odprawiałem mszę świętą w Świdniku w stanie wojennym i patrzyłem na ich spracowane ręce złożone do modlitwy i ufność, że w tym skandalu stanu wojennego tylko przez udział w mszy świętej mogą wyjść mocni, aby nie dać się zgnębić, zniszczyć, żeby nie pozwolono im odebrać tego, co było ich skarbem wywalczonym, solidarności, miłości wzajemnej. Jest to Kościół i wielkich artystów, wielkich rzeźbiarzy, muzyków, najpiękniejsze dzieła oglądane w muzeach, najpiękniejsze utwory muzyczne są poświęcone Bogu. Niedawno zmarły najwybitniejszy muzyk chyba w ogóle XX wieku, nie tylko w Polsce, Penderecki. Pisał wspaniałe, sakralne utwory, aby oddać cześć Bogu. To jest ten Kościół, który kocham. To jest ten Kościół, z którym jestem zżyty. To jest ten Kościół, który podziwiam. To jest ten Kościół, który również przeżywam w sposób bolesny, gdy ja sam albo inni nie zawsze stają na wysokości wezwań, jakie ten Kościół niesie. I w tym Kościele, atakowani przez zło, chcielibyśmy zrobić jakiś porządek. I wewnętrznie, i zewnętrznie. Zło jest bolesne, zło boli. I w każdej postaci, czy to jest cierpienie, czy to jest złośliwość, czy to jest choroba, czy to jest krzywda, czy to jest wina. Zło, które zostało popełnione, boli. I mamy poczucie, że powinniśmy z tym złem zrobić porządek. I niektórzy chcieliby, żebyśmy stanęli w opozycji do tych ludzi, którzy idą i chcą niszczyć nasze świątynie. W Łomiankach
ksiądz proboszcz czy wielu mężczyzn silnych stanęło wokół kościoła, aby nie dopuścić marszu kobiet, które szły i wołały zabić księdza, zniszczyć kościół. Żyjemy w czasach niezwykłych, w czasach konfrontacji. I pierwszym naszym obowiązkiem wobec zła jest nazwanie zła złem. Nazwać trzeba, bo młode pokolenie musi umieć odróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Nie nauczyliśmy tej młodzieży, która wyległa na ulicę, tego, że życie jest ważniejsze niż śmierć, że prawda jest bardziej wartościowa niż kłamstwo. Kościół zawsze bronił tych wartości, a próbuje się wylansować nowy model życia. Kłam, kradnij, prowadź życie rozpustne, zazdrość i zabieraj wszystko, co możesz innym, aby twoja wygoda była na pierwszym miejscu. Nie ma zgody na takie zło. I trzeba to zło nazywać, demaskować i ściągać także maskę dobra, bo niektórzy myślą, że to jest dobro. Młodzież wyszła, żeby walczyć o wolność, ale źle rozumieli tę wolność. Wolność to nie jest możliwość wyboru między dobrem i złem, bo jeżeli ktoś wybiera zło, to zło go zniszczy. I to nie jest żadna wolność, tylko zniewolenie. Ktoś wybiera narkotyki, hazard, pornografię, a później nie będzie umiał założyć rodziny, nie będzie umiał zbudować szczęśliwego życia osobistego czy społecznego. Dlatego trzeba zrywać maski, które zło zakłada, udając dobro. Na tym polega pokusa szatańska, że coś, co jest w rzeczywistości złem, okazuje się jako atrakcyjne, dobre. No przecież rozwiązłość moralna, przecież mała zdrada, przecież mały flirt, to jeszcze nic złego. Zaczynamy w taki właśnie sposób przyzwyczajać się do zła i dlatego zło trzeba zdemaskować. Dalej trzeba bronić niewinnych przed atakami zła. Bo jeżeli zło idzie w stronę taką, żeby zalegalizować zabijanie nienarodzonych i starców, z jednej strony aborcja, z drugiej eutanazja jako sposób na współczesne, świadome, wolne społeczeństwo. To trzeba bronić tych, którzy są narażeni na skutki zła, ochraniać. Ale nie wolno nam pertraktować ze złem. Nie wolno też ciągle zajmować się złem. Bo chrześcijańska postawa polega nie na tym, że będziemy ciągle walczyć ze złem. Chrześcijańska postawa polega na tym, że będziemy pielęgnować dobro. I tutaj jest dla nas bardzo ważny i ciekawy obszar naszego życia, że powinniśmy umieć zobaczyć pozytywną stronę rzeczywistości. Bo zło jest krzykliwe, ale nie zawsze jest najważniejsze. A bym powiedział, że zazwyczaj jest mniej ważne niż dobro. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś żyje w małżeństwie przez 18 lat. Jest wiernym mężem, ona jest wierną żoną i pewnego dnia jej przydarzył się mały romans w pracy. Ona powiedziała o tym mężowi i wycofała się szybko z tego. Ale on poczuł się zwolniony i wszedł również w bliską relację z kobietą i dokonała się zdrada małżeńska. Zło wkradło się w ich życie.
zaczęło niszczyć. Kiedy przychodzą na terapię i pytam ich, jaka jest ich kondycja rodzinna, fatalna. Musimy się chyba rozejść, bo już nie ma w nas miłości. Pytam ich, jak wyglądało wasze 18 lat życia? No bo to jest ostatnie 3 miesiące, ten kryzys, to zło. No ale z tym się nie da żyć, proszę księdza. A jak wyglądało te 18 lat? No te 18 lat byliśmy dla siebie dobrzy, wyrozumiali. No czasami były jakieś zwykłe sprzeczki, ale budowaliśmy wspólnie dom i zewnętrzny. Zbudowaliśmy dom i rodzina, dzieci wychowane, jakoś wykształcone. Nie widzicie dobra, które żeście zrobili. Widzicie tylko zło, które dotknęło was w ostatnich dniach. Przestań patrzeć na zło i rozmawiać ze złem. Znowu zacznij budować dobro. My bardzo często chcielibyśmy wyeliminować zło z naszego serca. Mam takiego mężczyznę, który boi się, że będzie potępiony, bo nie potrafi sobie radzić z autoerotyzmem i grzech samogwałtu zdarza mu się bardzo często. I w związku z tym ma poczucie, że powinien ciągle tym się zajmować i walczyć z tą swoją nieczystością. Kiedy mówię mu, że pomogę ci lepiej żyć, ale musisz zacząć budować jakieś dobro. Bo on skoncentrował się na walce z samogwałtem, a zaniedbał opiekę nad dziećmi, miłość do żony. Swoją twórczość jest artystą znakomitym i przestał ostatnio rzeźbić i malować. Wrócić do dobra, skoncentrować się na dobru. Bo zło ma tendencję do tego, żeby nas zawłaszczyć, żeby skupić na sobie. Dlatego tak często mówię moim pacjentom, nie tańcz ze złem, nie tańcz z lękiem, nie tańcz ze swoją agresją, która jest w twoim sercu. Zatańcz z odwagą, którą Bóg ci daje, zatańcz z miłością. Bo wtedy, kiedy koncentrujemy się na tym, co jest złe, ograniczamy swoje życie. W wychowaniu na przykład. Chcielibyśmy, żeby dzieci były wolne od lenistwa. Lenistwo to jest taka cecha, która się bardzo mocno rozpleniła ostatnio w wielu rodzinach. Dawniej, zwłaszcza na wsiach, praca była czymś naturalnym. Dzisiaj nawet w rodzinach rolniczych nie jest oczywistością to, że dzieci pomagają w pracy. No i w związku z tym dzieci rosną leniwe. I co zrobić, żeby tym leniwym dzieciom pomóc? No trzeba z tym lenistwem walczyć. Jeżeli ktoś jest na 80% leniwy i zaczynamy z nim walczyć, to on może zejdzie do 60% lenistwa, ale nadal będzie leniwy. Ale odwróćmy tę sytuację. Na drugim krańcu jest pracowitość. Ten dzieciak jest tylko na 20% pracowity, ale wzmacniamy go, kibicujemy mu, dodajemy mu sił, żeby to dobro w postaci pracowitości pielęgnował. No i on po 2 tygodniach jest już pracowity na 40%, już nie na 20%. To jest rekordzista świata. On w ciągu 2 tygodni poprawił swój wynik w zakresie pracy nad pracowitością o 100%. I to daje satysfakcję. To prostuje tych ludzi. To daje odwagę do tego, żeby budować dobro. Nie koncentrujmy się na złu, ale szukajmy zawsze tej drugiej strony. Z jednej strony jest nieczystość, z drugiej strony jest czystość. Nie walcz z nieczystością. Pielęgnuj czyste spojrzenie. Z jednej strony jest przemoc, z drugiej strony jest zrozumienie. Pielęgnuj zrozumienie. Nieraz mówię do moich pacjentów, jeżeli masz ogródek i całe życie byś wyrywał w tym ogródku tylko pesz i pokrzywy, to
życia ci zabraknie. Zasadź tam rzodkiewkę i bratki i ciesz się owocami. Więc dobro, zasiewać dobro. Kościół jest środowiskiem, w którym zasiewa się i pielęgnuje dobro. Jesteśmy świadomi zła, które wdziera się. Nie chcemy być zaślepieni i poddawać się, ale i święty Paweł, i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówili, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Na tym to polega. I chciałbym wam, siostry i bracia, życzyć, aby w tym kościele, który tworzymy, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej parafii, aby zawsze zwyciężało dobro. Abyście cieszyli się tym dobrem, które Bóg zasiewa i daje wzrost. Abyście nie byli przygnębieni tym, że od czasu do czasu to zło z wielką siłą nagle zaczyna rosnąć i pokazywać swoją nieludzką twarz. Pielęgnujmy dobro i ufajmy, że Bóg jest w stanie zwyciężyć. Maryja usłyszała, dla Boga nie ma nic niemożliwego i odpowiedziała, niech mi się stanie według Twego słowa. I chciałbym wam życzyć, żeby te święta, które nadchodzą, były świętami, w których przeżyjecie to samo. Przekonanie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i powiecie Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,